Witam Państwa w dzisiejszej sportowej arenie. Za nami kilka ciekawych wydarzeń sportowych. Zaczynamy od pierwszego. Po 6 porażkach z rzędu koszykarza AZS-u Koszalin wreszcie odnieśli zwycięstwo. Akademicy efektownie pokonali Siarkę Tarnobrzeg 105-54. Dla obu ekip wynik spotkania nie miał znaczenia. AZS kolejkę wcześniej zapewnił sobie utrzymanie, a Siarka pogodzona była z degradacją. Koszalnianie chcieli poprawić nastroje kibiców i od początku narzucili swoje warunki. Po pierwszej kwarcie prowadzili 28-13. Drugą wygrali jeszcze bardziej efektownie, 30-11. W kolejnych partiach AZS powiększał tylko przewagę. Ostatecznie akademicy wygrali pojedynek 105-54. Zawodnicy moi już byli na świętach. Myśleli, że przyjadą, trochę się przepocą i wrócą. Niestety, prawda pokazała inna. A druga strona, jak nie idzie, to nie idzie. AZS-owi w pierwszej kwarcie, żeśmy zrobili 7 strat, było 2-0. Bez obrońców, potem, jak to się mówi, odskoczyli. Wszystko wychodzi, nam nic nie wychodziło. Trudno, tak się zdarza. Tak jak mówiłem te 3 dni wcześniej, mamy problemy w takich meczach, w których gramy z drużynami z miejsc obok w tabeli. Cieszę się też dlatego, że zrealizowaliśmy moje 3 podstawowe założenia, które przed tym meczem sobie ustaliłem i które jeszcze mówiłem w szatni chłopakom. Czyli chcieliśmy powstrzymać Wojdyłę i Welsha, rzucających zawodników. Uważaliśmy, że oni są rzucający i ta nasza obrona, trochę odpuszczać jedynki, a zabierać rzuty tym wysokim. Udało się, dosyć szybko funkcjonowało to, zaczęło to funkcjonować. Kolejna rzecz to jest zbiórka. No, uczulałem na tą zbiórkę, bo wiedziałem, że też jakby mamy swoje problemy i tutaj chciałem troszkę zaryzykować z Kenem na czwórce. Dostał wczoraj zadanie ode mnie, ma zrobić 10-12 zbiórek, zrobił 10, a więc wywiązał się z tego bardzo dobrze. No mówię, fajnie to wyglądało z boku, cieszę się, że w końcu chłopacy mogli wszyscy pograć, Przemek i Artur. Artur 16 minut zobaczył, że to nie jest tak wcale kolorowo, że trzeba jeszcze, jest dużo pracy przed nim. No ale tak jak mówię, fajnie, że takie spotkanie się wydarzyło i że przede wszystkim podeszliśmy bardzo profesjonalnie do tego. Ja aż nawet za bardzo, bo się chciałem, żeby ten mecz wyglądał tak, jak właśnie wyglądał. 21 punktów dla AZS-u zdobył Kenny Manigold, 17 Marcin Nowakowski, po 16 Curtis Mielić i Daniel Wal, 15 Jakub Zalewski. Ponadto wszyscy akademicy zgłoszeni do protokołu meczowego zdobyli punkty. Dla gości 16 punktów zdobył Tomasz Wojdyła. AZS z dorobkiem 39 punktów zajmuje 13 miejsce. W następnej kolejce zespół koszański zmierzy się na wyjeździe z Polfarmą Starogard Gdański. KS Chwaszczyno przerwało serię zwycięstw Gwardii Koszalin, mimo tego nasz zespół nadal pozostaje niepokonany w tym roku. Starcie tych ekip trzecioligowych zakończyło się remisem 0-0. Koszalnianie po 5 zwycięstwach z rzędu zmierzyli się z walczącym o utrzymanie zespołem KS Chwaszczyno. Rywal naszej ekipy potrafi już w tym roku sprawić niespodziankę, pokonując wicelidera Lecha 2 Poznań. Zespół koszański zagrał bez swojego czołowego napastnika Przemysława Brzezińskiego. Starcie dostarczyło sporych emocji, ale nie goli. Pojedynek zakończył się bezbramkowym remisem. Bardzo ciężki i trudny teren. Czyli te wcześniejsze wyniki KS Chwaszczyno, szczególnie tych meczów rozgrywanych u siebie, to nie był przypadek. No, wcześniej tam poległ również w tej rundzie Lech II Poznań. Tak żeśmy nawet spojrzeli w tabelę meczy rozgrywanych u siebie i tam Chwaszczyno jest bardzo wysoko, bo jest na 5 bodajże albo na 4 pozycji z 22 punktami. Także większość punktów zdobywają u siebie i są bardzo groźni. Do tego jeszcze bardzo specyficzne boisko. Takie no, chyba najsłabsze boisko w tej lidze, jeżeli chodzi o stan nawierzchni. Do tego jeszcze bardzo złe warunki atmosferyczne, silnie wiejący wiatr i to w dużym stopniu uniemożliwiało nam grę w piłkę nożną. A Chwaszczyno na tym boisku czuło się jak ryba w wodzie. Choć w pierwszej połowie byliśmy stroną przeważającą, ale to ze względu właśnie na ten wiejący wiatr na plety. I stworzyliśmy sobie kilka sytuacji. Najlepszą miał Aleksander Januszkiewicz. Piłka po jego strzale znalazła się na poprzeczce, no zabrakło kilku centymetrów, żeby była w bramce. Do tego jeszcze stałe fragmenty gry, strzały z dystansu. I tak to mniej więcej wyglądało, tam może jakieś kontrataki w wykonaniu Chwaszczyna sporadyczne.
Natomiast no, po przerwie to Kwaszczyno było stroną przeważającą. Może nie stworzyło sobie jakichś bardzo klarownych sytuacji, natomiast no, częściej utrzymywali się przy piłce, częściej gościli gdzieś tam w okolicach naszego pola karnego. No, my próbowaliśmy, co mogliśmy w tej drugiej połowie, no, natomiast no, nic tego wielkiego nie wyszło. Dlatego szanujemy ten punkt, kolejny mecz bez porażki. Dopisujemy sobie, tak jak mówiłem wcześniej, ten jeden punkt do tabeli i gramy dalej. Zespół koszański z drobkiem 48 punktów zajmuje pierwsze miejsce. W następnej kolejce zmierzy się na własnym boisku z Jarotą Jarocin. Trzecie zwycięstwo z rzędu odnieśli piłkarze Bałtyku Koszalin. Pokonali na wyjeździe walczącego o utrzymanie Piasta Chociwel 1-0. Zapowiadało się ciekawe widowisko. Obie drużyny w tym roku nie przegrały i obie potrzebowały punktów. Bałtyk by nadal walczyć o awans, a Piast by walczyć o utrzymanie. Starcie rozstrzygnęło się w 78 minucie. Bramkę z rzutu wolnego zdobył Łukasz Szymański. Tym samym Bałtyk wygrał 1-0. Generalnie trzeba powiedzieć, że mecz odbył się pod znakiem bardzo dużej nieskuteczności z naszej strony. Dlatego też spotkanie skończyło się wynikiem 1-0. Stworzyliśmy sobie bardzo dużo sytuacji bramkowych. Szczególnie w trakcie pierwszej połowy spotkania. Mieliśmy dużą przewagę przez całe spotkanie. Zadowolony ze zwycięstwa, bo wyglądało to tak, że no, niby ciężko, ale naprawdę jak się później na spokojnie policzyło sytuację, to było no, mnóstwo. No. Około 12 sytuacji naliczyliśmy w pierwszej połowie. Robiło się nerwowo, ale gdzieś tam była ta wiara, że w końcu padnie, bo naprawdę sytuacja była bardzo. Po tej wygranej Bałtyk ma w dorobku 54 punkty i zajmuje drugie miejsce. W niedzielę zespół koszański zmierzy się na własnym boisku z Raselem Dygowo. Bałtyk 2 Koszalin ambitnie walczy o utrzymanie w piłkarskiej klasie okręgowej. Podopieczni Dariusza Płaczkiewicza pokonali znacznie wyżej rozstawioną Pogoń Połczyn-Zdrój 5-3. Spotkanie dostarczyło sporych emocji. Już w pierwszej połowie padły 4 bramki. Po tej odsłonie Bałtyk prowadził 3-1. W drugiej części gospodarze odpowiadali trafieniami na każdego gola kontaktowego. Ostatecznie zespół koszański wygrał 5-3. W naszej drużynie na listę strzelców wpisali się dwukrotnie Krystian Sobstel oraz Wojciech Byszewski, Krzysztof Wandzio i Mieszko Łastowski. A w zespole przyjezdnym 2 razy Igor Walczuk i Kamil Halec. Sporo bramek tutaj w spotkaniu przed własną publicznością, ale mimo wszystko wygrane. No cieszymy się, bo sytuacja w tabeli jest dosyć trudna i każdy punkt musi cieszyć. Graliśmy dzisiaj z bardzo młodym bramkarzem i troszeczkę tego doświadczenia mu zabrakło, chociaż przy tych bramkach nie ponosił dużej winy. No, zespół z Połczyna zaprezentował się bardzo dobrze, zwłaszcza tutaj właśnie w ofensywie byli bardzo groźni. Mieliśmy kilku zawodników czwartoligowych, kilku z Centralnej Ligi Juniorów i cieszę się, że te 3 punkty zdobyliśmy, bo są bezcenne. Bałtyk z dorobkiem 21 punktów zajmuje 12 miejsce. W następnej kolejce zespół koszański zmierzy się na wyjeździe z Mechanikiem Bobolice. Cenne 3 punkty zdobyła Wiktoria Sianów. Ekipa walcząca o pozostanie w popularnej okręgówce pokonała outsidera zmagań Spójnie Świdwin 3-2. Przed tym meczem Sianowianie znajdowali się w strefie spadkowej. Liczyli na pierwsze zwycięstwo w tym roku. Pojedynek od początku toczył się pod dyktando gospodarzy. Wiktoria miała dużo okazji strzeleckich, ale wykorzystała tylko 3. Rywale mieli szansę na wywalczenie punktu, ale im również zabrakło skuteczności w końcówce spotkania. Ostatecznie Wiktoria wygrała 3-2. Zwycięstwo nad Spójnią Świdwin, cenne 3 punkty. Trzeba powiedzieć, że chyba do końca trochę niepotrzebnych nerwów po waszej stronie. Nie, no tak, niepotrzebnych. Punkty potrzebne, bo jest bardzo źle w tabeli. Myślę, że to wszystko ruszy teraz. Zobaczymy. Ludzie powracali i zobaczymy, jak będzie, tak? Parę osób wróciło za granicę, parę po kontuzji. Myślę, że to wszystko zacznie ruszać do przodu i będziemy walczyć o utrzymanie, tak? Co do samego spotkania, trzeba przyznać, że chyba trochę brakowało wam skuteczności tych sytuacji, bo naprawdę mnóstwo. Nie no, skuteczności dużo brakowało. Mogło się skończyć 10, tak? Ale widzieliście, jak było. Warunki jakie były i tak się skończyło, tak? Mogło się skończyć remisem, tak? Bo oni nas przycisnęli w końcu, strzelili bramkę po naszych błędach i tak się skończyło. Wiktoria ma w dorobku 20 punktów i zajmuje 13 miejsce. Zespół sianowski w następnej kolejce zmierzy się na wyjeździe z liderem zmagań Sokołem Karlino. To informacją kończymy dzisiejszą sportową arenę. Na kolejną zapraszam Państwa za tydzień w poniedziałek, początek o 17:50. Do zobaczenia.